Włada Nikolczenko, znana ukraińska gimnastyczka olimpijska, podzieliła się na swoim Instastory pewnymi przemyśleniami. Otóż musicie wiedzieć, że nienawidzi ona Polski oraz osób w niej mieszkających. Już zaczynasz? Ale przeprosiła. Czyli w gruncie rzeczy nic się nie stało, prawda? A teraz wszyscy powtórzcie za mną. Sława Ukrainie! Witam was. Na tu i teraz profil tej panienki zniknął z Instagrama. Nie sądzę, żeby został usunięty, bardziej wyłączony i wróci, kiedy emocje opadną. Już wrócił jako prywatny. Jednak zdążyłem zrobić zrzut z ekranu głównej strony i macie na nim zaznaczony wpis. Siłą rzeczy strona z Instastory również zniknęła. Miałem ją odpaloną w jednym z okien przeglądarki, tylko że ma wtyczkę, która po paru dziesięciu minutach wyłącza strony i zrzut z ekranu zrobił się samemu. Tyle, że jak widzicie, jest on troszkę szary, ma takie duże niebieskie kółko. Ale w dalszej części materiału będziemy się posługiwali zrzutami z ekranu zrobionymi wcześniej. A teraz przejdźmy do kontekstu. Otóż w pierwszych dniach listopada w Warszawie zorganizowano międzynarodowy turniej gimnastyki rytmicznej Warszawa Jesień 2023. Zaproszono dziewuszki z Ukrainy. Ta nasza bohaterka dostała chyba brązowy medal. No i kiedy wylatywała z Polski, bo pamiętaj, że ślad węglowy to masz liczyć ty i ja i nasze rodziny, siedząc sobie na lotnisku imienia Chopina, napisała na Instagramie, co jej na wątrobie leży. Zepsuli mi humor rano. Nienawidzę tego kraju całym sercem, a przede wszystkim ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że na mojej rodzinnej Ukrainie lotnisko zostało zamknięte. No i w tym momencie warto zauważyć, że od zakończenia konkursu do wylotu minęły plus minus 2 tygodnie, czyli coś ją tutaj więcej trzymało niż tylko zamknięte lotnisko na Ukrainie. Ale dlaczego lotnisko na Ukrainie jest zamknięte, a ona siedzi na polskim lotnisku, to o tym za chwilę. Kiedy doszło do niej, że zaczyna się robić nieprzyjemnie, nie usunęła tego wpisu, tylko dodała komentarz z przeprosinami i koniec końców napisała, że to nie ona powiedziała, że to były emocje. To będzie tłumaczenie maszynowe niedoskonałe. Doznałam załamania przy każdym konflikcie, nawet tym nieziemskim. Z powodu wojny w moim kraju pojawia się stres, który bez mojej zgody wypływa ze mnie w tak agresywny sposób. To była emocja sytuacyjna, której żałuję. Nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałam, ale emocje we mnie. Przepraszam. No i na początku pomyślałam sobie, że może ona nie do końca ogarnia sytuację. Zdaję sobie sprawę, że jest wojna, ale może myśli, że to my atakujemy wschodnią Ukrainę, a to całe wsparcie i socjal wysyła Putin. I na samą myśl o powrocie do zrujnowanej ojczyzny takie emocje nią targają. Tyle, że okazało się, że ona to napisała o Polakach, o nas, dlatego, ponieważ spóźniła się na samolot do Dubaju. Ja pierdolę. Napisała 20-letnia Włada Nikolczenko na Instagramie po tym, jak z kłopotami spóźniona na wcześniejszy lot wylatywała z Warszawy do Dubaju. No i tutaj wielkie brawa dla pana Piotra Deca, byłego sekretarza generalnego Polskiego Związku Gimnastycznego, który od razu zaczął nagłaśniać temat. Nie będziemy czytać się całości, ale fragment warto zacytować. Właśnie skończyłem rozmowę z Iriszą Blochnią, wiceprezes szkoły Derugina i wybitną postacią w świecie gimnastyki rytmicznej. W imieniu swoim i Federacji Ukraińskiej Irisza wyraziła szczere przeprosiny dla mieszkańców Polski za Instastory opublikowane przez Władę Nikolczenko. Ludzie Federacji Ukraińskiej, Irisza, zdecydowanie najbardziej są zszokowani i zaniemowili z powodu tej sytuacji. Trwa oficjalny list z przeprosinami do Federacji Polskiej. Informacje o kolejnych krokach zostaną ujawnione po kontakcie z autorką Instastory. Czyli przeprosiny niby są, ale jedyny ślad po nich to jest facebookowy wpis Polaka. Zobaczymy, może Federacja Gimnastyczna coś wysmyczy. Mają też być wyciągnięte konsekwencje w stosunku do Włady. Myślę, że będą, tyle że symboliczne. To
to nie tą nację obraziła, prawda? Jestem daleki od generalizowania, zawsze się tego wystrzegam, no ale kurde, w ostatnim czasie coraz więcej słyszymy o takich chwilach szczerości, że tak to nazwę. Ukraińscy politycy już o nas niejedno powiedzieli. Całkiem niedawno jakiś ukraiński piosenkarz teraz, dziewczyna od fikołków. Nie możemy bagatelizować faktu, że Wołodymyr Zełenski na forum ONZ-u wskazał pośrednio Polskę jako kraj wspierający Rosję. Tego samego zdania byli ukraińscy rolnicy, a teraz są ukraińscy przewoźnicy. Ja wiem, co mówię, bo śledzę ten temat. Niewykluczone, że wraz z zakręceniem kureczka z pomocą została odpalona narracja o zmianie frontu przez Polskę. W końcu tam się szuka kozłów ofiarnych. Nie jest tajemnicą, że ma być odpalana narracja o opuszczeniu Ukrainy przez zachodnich partnerów. A tak się sprawy poukładały, że my jako pierwsi zostaliśmy wypstykani z zasobów i z pieniędzy. A gdyby pomoc była dozowana, trzeba by było ją wypraszać. Może trzeba by było coś za nią oddać, to byłaby ona doceniona i moglibyśmy ją kupczyć na obecnej mądrości etapu. Tak długo, jakby to było potrzebne. No bo w końcu, kiedy PiS szastał naszymi pieniędzmi, to byliśmy kochani i dawano nam to odczuć, prawda? A tak niestety w konflikcie rosyjsko-ukraińskim to my jesteśmy przegranymi, mimo iż on nadal trwa. A u podstaw tej przegranej stoją, leżą dwie melepety polityczne, które miały chytry plan. Będą się lansować na pomocy dla Ukrainy. Pomoc dla Ukrainy, bycie takim fajnym Polakiem, miało być trampoliną do wielkiej światowej polityki, która koniec końców, jak widzimy, ich połknęła i wypluła. Taka sytuacja, nie? No i to tyle ode mnie. Jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Sprawdźcie, czy coś was nie ominęło, czy zainteresowałby was jakiś starszy film. Zapraszam także na kanał z giereczkami i dziękuję za wasze wsparcie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jest każdy z was. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie.